To szokująca decyzja Narodowego Banku Polski. Prezes Glapiński i Narodowy Bank Polski, szanowni państwo, razem z Bystrzakami, czyli Radą Polityki Pieniężnej, zrobili coś z jednej strony strasznego, z drugiej strony dziwnego, a z trzeciej coś naprawdę niezrozumiałego. Rada Polityki Pieniężnej razem z prezesem Glapińskim, prezesem Narodowego Banku Polski, obniżyli oprocentowanie z 6,75 na 6. Szanowni Państwo, jest to wielki szok, gdy inflacja żywnościowa w Polsce wynosi 15%, gdy złotówka drastycznie tanieje wobec walut takich jak dolar, funt, euro, a także inne waluty, gdy złoto drożeje do dolara, a dolar drożeje do złotówki i trzeba dwa razy więcej wydać, aby kupić złoto w złotówkach, aniżeli normalnie. Profesor Grapiński i jego sitwa, a właściwie Rada Polityki Pieniężnej, obniżają oprocentowanie o 75 punktów procentowych. 0,75%, szanowni państwo. Jest to szokująca decyzja. Oczywiście złotówka od razu się zawaliła. Polski złoty od razu się zawalił tą decyzją. Proszę zobaczyć, tutaj mamy na wykresie obniżenie oprocentowania Narodowego Banku Polski. Proszę zobaczyć, jedna wielka tragedia. Z 6,75 na 6. Szanowni Państwo, co się stało? Co się stało po obniżeniu oprocentowania polskiego złotego? Proszę zobaczyć, totalne zawalenie polskiego złotego. Czy profesor Glapiński coś wie, czego jeszcze my nie wiemy i co się zaraz może wydarzyć? Proszę zobaczyć. Polska złotówka zawaliła się dosłownie w godziny drastycznie. Proszę zobaczyć, tu jest godzinowy wykres. Dosłownie kilka godzin temu złotówka kosztowała 4,19. Dzisiaj, szanowni państwo, zawaliła się do 4,24, 4,25 i widzimy, w oczach się zawala. Jednak to nie koniec, bo polska złotówka także zawala się do euro. Proszę zobaczyć, od razu totalne zawalenie, szanowni państwo, z poziomu 4,50 na 4,56. Szanowni państwo, 6 groszy dosłownie w sekundy, sekundy, minuty po decyzji, przed decyzją, totalne zawalenie polskiej złotówki. Polska złotówka nawet zawaliła się do funta brytyjskiego, mimo to, że w Wielkiej Brytanii drugie największe miasto, czyli Birmingham, zbankrutowało. Szanowni Państwo, co za decyzje, co za emocje. Oczywiście to wszystko nie jest wesołe, a jest dosłownie wręcz tragiczne. Szanowni Państwo, Birmingham zbankrutowało dosłownie wczoraj, a dzisiaj prezes Narodowego Banku Polski, profesor Glapiński, obniżało oprocentowanie wtedy, gdy mamy 15% inflację żywnościową, a właściwie 16%. Wtedy, gdy mamy normalną inflację na poziomie też gigantycznym, bo aż 10,1%. Gdy złotówka się zawala, gdy złotówka traci na wartości we wrześniu bardzo, bardzo mocno. Co wie profesor Glapiński? Proszę zobaczyć, tutaj zawala się do funta, do 5,31. Czyżby, szanowni państwo, obniżenie oprocentowania bazowego oznaczało polityczną decyzję, aby udobruchać swoich wyborców, którzy zbytnio nie rozumieją, co to jest oprocentowanie, którzy nie rozumieją, co to jest inflacja, czyli znaczna część wyborców PiS? Czy też profesor Glapiński wie coś, co się dzieje na świecie? No cóż, wczoraj zbankrutowało Birmingham, szanowni państwo, Birmingham zbankrutowało. I to jest oczywiście bardzo złe. Czy profesor Glapiński wie, iż następne miasta Wielkiej Brytanii zaczną bankrutować, a sytuacja deflacyjna w Chinach skłoniła Chińczyków do obniżenia także oprocentowania, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Chińczycy obniżyli swoje oprocentowanie, proszę zobaczyć. Obniżają swoje. Dzisiaj to oprocentowanie jest na 3,45, ale Chińczycy obniżają swoje oprocentowanie od kilku miesięcy. Singapur obniżył troszeczkę swoje oprocentowanie. Czyżby profesor Glapiński wiedział coś, czego my nie wiemy? Czyżby przyszedł właśnie na świat gigantyczny kryzys, który zaczął się od bankructwa Birmingham?
Co się dzieje, szanowni państwo, na świecie? Oczywiście to wszystko można by cofnąć do chwili, gdy w Turcji podwyższono oprocentowanie do 25%, co jest też szokujące dla świata. No ale, szanowni państwo, polska złotówka zawala się z minuty na minutę. Czyżby profesor Glapiński i nasze kochane bystrzaki, czyli Rada Polityki Pieniężnej, wiedzieli coś, czego my nie wiemy i o czym się dowiemy już wkrótce? Czyżby miał się zawalić totalnie funt brytyjski, a może euro, a może dolar amerykański? Czyżby BRICS rzeczywiście podjął decyzję o stworzeniu waluty opartej o złoto? A może to tylko nasza lokalna sprawa i decyzja polityczna? Jeżeli jest to decyzja polityczna, to dla decyzji politycznej niszczymy sobie złotówkę i będziemy mieli jeszcze większą inflację, będziemy jeszcze więcej płacić w sklepach, będziemy jeszcze biedniejsi, polska złotówka będzie jeszcze słabsza. A jeżeli chodzi o nieruchomości, o ceny nieruchomości, no będą po prostu wolniej spadać. Będą wolniej spadać. Ceny nieruchomości będą wolniej spadać. Dalej to zastopuje wielki spadek cen nieruchomości. Najpierw zastopowany został bezpiecznym kredytem, wakacjami kredytowymi, a teraz zostanie zastopowany, znaczy się wolniej będą te ceny nieruchomości spadały. Oczywiście tym wysokim, niskim oprocentowanie. Szanowni Państwo, 6,75, proszę sobie wyobrazić, 6,75 jest to szok na pewno dla całego światowego społeczeństwa. Teraz cały świat, szanowni państwo, dzisiaj cały świat finansowy, ekonomiczny i gospodarczy na pewno mówi o Polsce. Może nie pokazują tego w mediach, może nie mówią o tym w dziennikach, ale cały świat gospodarczy, ten taki mądry, prawda, ten, który w ogóle wie, co się dzieje na świecie, patrzy, co się dzieje w Polsce. Szanowni państwo, 0,75%. Proszę to zrozumieć. Obniżyliśmy swoje oprocentowanie do 6%, mimo to, że mamy prawie najwyższą inflację w całej Europie. Proszę zobaczyć, nasza inflacja, nasza ta średnia to 10,1. Inflacja żywnościowa w Polsce w danym momencie to szokujące 15,6. Jest to dosłowny szok. Ciężko opisać to, co się w danym momencie dzieje w umysłach ekonomistów. Jedno jest pewne, może zwyczajnie profesor Glapiński i nasze bystrzaki wiedzą coś, czego my nie wiemy i co się rozpoczęło wraz z bankructwem Birmingham. Szanowni Państwo, może następne miasta w Birmingham zaczną bankrutować, a może będzie jeszcze gorzej, bo może polskie miasta zaczną bankrutować ze względu na to, że może polskie miasta są bardzo mocno zadłużone. Mam nadzieję, że nie w euro, bo jeżeli w euro, no to też będą musiały więcej spłacić tych eurasów, bo polska złotówka się zawala. Lub też pan profesor Glapiński i jego bystrzaki, czyli Rada Polityki Pieniężnej, wiedzą, że zaraz polska złotówka i tak miałaby się bardzo mocno umocnić ze względu na to, że na przykład Stany Zjednoczone nadrukowały bardzo dużo dolarów amerykańskich, funt brytyjski nadrukował bardzo dużo dolarów amerykańskich i mimo tego, że my podwyższymy gigantycznie oprocentowanie, to i tak ich waluta będzie się zwyczajnie zawalała do naszej. Może po prostu ich waluty zwyczajnie, szanowni państwo, się mocniej zawalą. Może jest to, o czym mówię i może, przepraszam, może naprawdę profesor Glapiński i Rada Polityki Pieniężnej i całe nasze państwo wierzy w to, że mimo opętańczej polityki fiskalno-gospodarczej, może myślą, że i w innych krajach ta polityka fiskalno-gospodarcza jest bardziej opętana. Proszę zobaczyć, 5,33 już prawie funt brytyjski, szanowni państwo, funt brytyjski wybił. Zobaczmy, co się dzieje ze złotem. Gold, zobaczmy, co się dzieje ze złotem. Proszę zobaczyć, złoto tanieje, akurat sprawdza się powoli formuła, jeżeli chodzi o złoto, że gdy dolar
drożeje, to złoto tanieje do dolara. Tylko teraz mamy taką, wiecie, no naprawdę szokującą sytuację. Tylko że jeszcze złoto wystarczająco nie zdrożało. Jednak już chyba możemy zrozumieć, dlaczego to złoto tak drożeje w stosunku do złotówki. Między innymi dlatego, że mamy wielką inflację, między innymi dlatego, że może już wiedzieli, szanowni państwo, że naprawdę dla celów, wielu ludzi powie, że to jest dla celów politycznych taka decyzja, prawda? To obniżenie z 6,75 na 6. Wiadomo, pan Glapiński powinien być apolityczny, nasze bystrzaki w Radzie Polityki Pieniężnej też powinny być apolityczne. No ale generalnie no, to NBP powinien współpracować niby z państwem i tak dalej. Tak jest w tym statusie, to znaczy współpracować, że to tak ma być, wiecie, tak jest to napisane pobieżnie wszystko, prawda? Że. No jest to szok. Przede wszystkim, jaki będzie tego efekt? No, taki efekt tego będzie, że jeżeli, szanowni państwo, jeżeli profesor Glapiński wie coś, czego my nie wiemy, rzeczywiście mogą wiedzieć coś, czego my nie wiemy, i po prostu sytuacja na przykład w Anglii może być znacznie gorsza, aniżeli u nas. Po prostu, prawda? Sytuacja z dolarem może być znacznie gorsza, aniżeli nam się wyobraża, i sytuacja z euro może być znacznie gorsza, aniżeli nam się wyobraża, a jeżeli nie, no to zwyczajnie złotówka się zawali, zwyczajnie inflacja drastycznie podbije, ceny nieruchomości 0,75% to jeszcze nie jest aż tyle, ale no. Jest to jakiś tam impuls, prawda? Jest to jakiś tam impuls, że jednak jakaś tam, proszę zobaczyć, co się stało do franka szwajcarskiego. 4,76, coś strasznego. Szanowni Państwo, coś strasznego, po prostu, co za decyzja. Miejmy nadzieję, tylko i wyłącznie, choć mam nadzieję matką głupich, że profesor Grapiński coś wie i wie, że. Gdzieś tam jednak w tej Wielkiej Brytanii jest gorzej, że z euro jest gorzej, że z dolarem jest gorzej, że będzie waluta oparta o złoto, że będzie BRICS, że będzie to, że będzie tamto. Naprawdę jest to decyzja szokująca, szanowni państwo. Szokująca. Jest to decyzja szokująca wręcz. Szokująca, no bo proszę zobaczyć, tu jest nasza, szanowni państwo, inflacja. U nas inflacja to jest szokujące, proszę zobaczyć. Food inflation. Mamy największą inflację w całej Europie, proszę zobaczyć. Polska 15,6, szanowni państwo. Rumunia 16,24 inflacja. Wielka Brytania, w której Birmingham jest niewypłacalny, 14,8. Prawda? Mamy największą inflację. No, jesteśmy w Turcja. Proszę zobaczyć. Turcja, wiadomo, że tam 100 milionów ludzi prawie, no ale potem jest u nich inflacja 73. Węgry to jest bardzo mały kraj, 10-milionowy. Serbia bardzo mały kraj. Słowacja bardzo mało liczny kraj. Estonia bardzo mało liczny kraj. I dopiero jest Rumunia, 20-milionowy kraj. Tam mniej więcej. No i dopiero jest dużym krajem Polska. Prawda? 40 milionów. I za nami jest Wielka Brytania. A potem już tylko małe kraje: Bułgaria, Belgia, Ukraina i Francja za nami jest, prawda? Więc naprawdę, ja jestem generalnie w szoku. Myślałem, że będą obniżać o 0,25, że jak już będzie ewentualnie jakaś decyzja polityczna, no to o 0,25. Jedyne możliwe podpory myślenia, że tego, że oni obniżyli to oprocentowanie, jest domniemanie, że w innych krajach zaraz coś bardzo ważnego się stanie. Że, nie wiem, Wielka Brytania naprawdę zaraz następne miasta zbankrutują, na przykład, prawda? Że będą następne problemy, że w innych krajach będzie jeszcze gorzej, prawda? Naprawdę jest to, trzeba zaczekać kilka dni i zobaczymy, co się dalej będzie działo. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, będę informował na bieżąco. Tak więc, jeżeli ktoś chce być na bieżąco, zapraszam do zasubskrybowania tego kanału na YouTube, kliknięcia kciuka w górę, kliknięcia w dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu będą Państwo otrzymywali z YouTube'a powiadomienia na swój telefon, a także za komentowanie tego filmu. Pozdrawiam i do usłyszenia już wkrótce.